dobry w sobotę, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, szybciutko się z wami przywitam i uciekam. Parę słów o Laurze, więc Laura w nocy gorączkowała i to nawet mocno. Słabo jej temperatura spadała i głowa ją bolała, no bo miała gorączkę. Rano praktycznie się okazało, od czego to jest, więc Laurę strasznie ucho zaczęło boleć nad ranem. Już wczoraj coś o tym uchu tak wspominała, wiem, stanik mi wychodzi, ale tam już wczoraj narzekała na to ucho, że troszeczkę ją zaczyna pobolewać, ale wiecie, ona cały dzień prawie wczoraj spała, cały dzień tylko wstawała na jedzenie i całą noc też spała, tylko wstawała i dała mi dwa razy syrop, bo właśnie z płaczem, kręciła się z płaczem, że ją właśnie głowa boli. No i to takie wiecie, ale tak to ładnie wszystko spała ogólnie, no i rano, że ją ucho boli, to tak ją bolało to ucho, że nie mogła, słuchajcie, wytrzymać i dawała mi APAP, bo mam APAP. Ten APAP zauważyłam, że w ogóle nie zbijał jej gorączki totalnie, więc APAP nie zbijał jej w ogóle temperatury, albo minimalnie tylko, i nie przestawało boleć jej to ucho. Więc ja minuta 5 siadam w autobus, w samochód i pojechałam do apteki i kupiłam ibuprofen. No bo jest paracetamol w APAP i bufen, no ale to ma ibuprofen w sobie, bo paracetamol ma APAP i widocznie już przestało na nią działać, albo w ogóle słabo działało, ale też wyczytałam, że właśnie na ucho to paracetamol nie, tylko ibuprofen, więc kupiłam. I kupiłam olejek kamforowy też do ucha, już jej wpuściłam też i siedzi w opasce, żeby to jej się wygrzało, to ucho. I dałam jej ten ibuprofen i od razu już temperatura jej spadła i już nawet ją przestało boleć, więc coś tutaj w tym jest. I no i na razie jest ok, odpukać i nie wiadomo jak to będzie, zobaczymy wieczorem jak to będzie i zadecydujemy jak z jutrzejszym dniem, czy jedziemy do babci, czy nie, i a z poniedziałkiem to tam do zoo, już to się jeszcze okaże. No i na razie wiecie, siedzi tam w no ja mam też taki fonik taki do ucha nastany, zapala ten, ale to w ogóle nic jej też nie pomogło, a ja teraz się ubieram. Biorę psy i idę z Pawłem do lasu. Tak, na romantyczny spacer, można powiedzieć. W samotności, sam na sam. Mamy randkę w lesie z psami dzisiaj. No, można tak powiedzieć. Dziewczyny zostają, my daleko nie idziemy, bo idziemy... No, pójdziecie z nami. Słuchajcie. A jest drzewo do zabrania z lasu. Są działki wydzielone i można wykupić drzewo od leśniczowej, tam teściowa Pawła mi powtórzyła, że jest taka opcja, no i pójdziemy zobaczyć jakie to drzewo, ile, inaczej jak to wygląda i tak dalej, i w poniedziałek by się tam Paweł zapytał ile by to kosztowało i tak dalej, zorientować się czy to się w ogóle opłaca, czy się to w ogóle nie opłaca, więc idziemy na spacer, zobaczymy, was zabieram ze sobą, ale już kończę, bo już na mnie czeka, zaraz będzie mnie wołał. Bruno. Sonia, dzikus wypuszczony z domu. Wariatka. Bruno! Chodź, Brunek! Chodź, Brunek! A. Sonia, jaka szczęśliwa. Bruno. Siadł ładnie. Siadł. Bruno, siadł. Bruno, siadł. Bruno. Bruno, siadł. Bruno. Powiedz mu, no, powiedz mu coś. Siadł, Bruno. Siadł, Bruno, siadł. Siadł. O, oj, ładny piesek. A łapkę dasz? Daj łapkę. Daj łapkę. Bruno, daj łapę. Nie rób, nie rób wstydu. Daj łapę. Daj łapę. Wiesz co? Daj łapkę. Dobra, my sobie idziemy w ścieżką w lesie. Ale ciepło jest. Ile stopni? Chyba zero jest, nie? Albo jeden, nie wiem. Ale jest ciepło w miarę. Ja się nawet grubo nie ubierałam. No, ale... Pełno śladów jest saren. Zwierzynka sobie chodzi.
bo jest trochę śniegu, to wiecie, takie ścieżki są, które po, tak jakby mają swoje ścieżki, którymi chodzą. Turędy teraz. Idziemy na skróty przez las. I idzie Pawła Bradza za nami jeszcze. Dobra! Idzie też zobaczyć jednak, bo też będą chcieli chyba to drzewo kupić, nie wiem. Idzie też zobaczyć. Tędy? No. Chodź, Sonia. I mogliśmy iść po prostu drogą, wiecie. Ale idziemy lasem na skróty. No jak ja mam to przejść? Jak kuska. Jak kuska. Gdyby kuska nie skakała, by nóżki nie złamała. O. Ślisko na tym śniegu jest. I tu są takie ścieżki w lesie, spacerowe takie, bo jest tutaj w tym rezerwacie, takie są ścieżki dla spacerowiczów, wyznaczone, tak się chodzi, spaceruje, dużo właśnie osób przyjeżdża i my tak idziemy właśnie lasem, wiecie, na skróty, po ukosie można powiedzieć tak, a drogą to byśmy musieli takie w koło, w półkole zrobić. No, o Jezu, nosem pociągam, tak nieładnie. Zapomniałam się, po prostu. Ale ile drzewa leży połamanego tu w lesie. Bardzo dużo. A te wichury, wiatry, co były, a tu stary las, to drzewa, wiecie, delikatne, stare już, kruche i się łamią od wiatrów, od wichur. No i tak. O Boże, już nie mam siły. Męczyłam się. Nie mam w ogóle kondycji na takie spacerki. Ale sama bym tu nie przyszła. Ale sama bym tu nie przyszła. Krzyczy. On będzie wiedział, gdzie ma iść? Nawołują się jak te, jak łosie. Jeden z jednej strony lasu, drugi z drugiej strony lasu. I się nawołują. Jak stare łosie. Co ja chciałam powiedzieć w ogóle? O czym ja mówiłam? Nie wiem. A, że ja bym tutaj sama nie przyszła tak daleko, to ja bym się bała tutaj przyjść z dziewczynami czy coś sama w głąb, w środek tego lasu. O, to nie. To nie. Dobra, idziemy dalej. O Jezu. Nie widać go, ale słychać. Dobra, idziemy. Kora zrywa, wariat. Runo. No i... Trociny by zrobił, zobacz. Ja bym tutaj zmęczył. To jest wariat. No co on robi, no i... Dobra, Bruno, bo ci drzazga wejdzie w ten ząb i potem będzie problem z nim. A to są te jakieś huby, nie? Huby. Huba buba. Jak byłam mała, to zbierałam, jak z dziadkami jeździłam na grzyby, to zbierałam takie huby, suszyłam i sobie stawiałam zawsze na regale. Taką miałam zajawkę na te huby zawsze. No. Mieliśmy go na smycz, bo Bruno Pawła brata to nie bardzo lubi. Nie bardzo lubisz Marcina, co? O, nie lubi go. No widzicie, nawet pokazał, że go nie lubi. No, więc... Ojku. Jakie tutaj doły są? Od czego te doły? Po wojnie? Po okopach. Po okopach? Ja nie wiem, co tam. Aha. Ojej, patrzcie jakie... No tak, takie, ale nie, naprawdę stąd. Stąd. Prawda jest, nie? Tam. Takie co? No, takie bukopy, nie? No, takie o. I tu, takie. O! Ojejku, no. Może i było okopy. I tam właśnie, jak są te drzewa przychylone. No. Tam i to tak prowadzi, takie ścieżki. To psy jeszcze czekają jakieś. Dobra, idziemy. Po lewej, ta kukurydza, co rosła. Też nieskoszona. Wszystko zgniło. Nie wiem, po co to sadzili. Tutaj wycinka jest. O. Tyle by powycinali.
A to też jest do wykupienia? A to taki jest ten... na rozpałkę bardziej takie badyle, to się nie nadaje przecież. Te grube to tak, nie? No to to jest właśnie do zabrania. Ciekawe ile właśnie za to. Za takie patyczki. O, jaka ładna kora. Tam ile jest żłapu układanego? Metr chyba. Chcemy zobaczyć? No musimy. Te badylki to się tylko na ognisko nadają. No, to dla nas to się nie nadaje. To po prostu tak jakby trzeba było to posprzątać, tak? No. I zapłacić jeszcze oczywiście. Tak, ten kawałek. Te grube takie powybierać. Tam też taki dół jest. Ja myślałam, że tutaj też ten kawałek jest rezerwatu, a tutaj nie. Dziwne. A tam też jest z tamtej strony tabliczka, że tam jest rezerwat. To jakoś podzielony musi być. W sumie to ja sama nie wiem. Trzeba było by na mapy spojrzeć. O, jakiś klin. O, tam jest, z tamtej strony. Jak on poszedł naokoło? Sonia też go nie lubi. Niestety. Coś w sobie ma. O Jezu, jakie to było to. Dobrze, ja buty założyłam podwórkowe, jakieś stare. Takie ciągniki jeździły. Nie lubisz Marcina też, co? No. Dobra. O, te to tak, a to też do sprzedania są te? Tam ile? Jak ja mam wyjść stąd? Idę. O, tutaj. Albo już sprzedane właśnie, metry poszukowane. Ile tego tam? Zobaczyć. No, tutaj to. Ja pierdziele, tak tą drogę zryli, że ja nie poznałem, gdzie ja jestem. Ale to jest ta główna droga tutaj? No, zaraz. To jest ta główna droga, co rowerami tu jeździmy zawsze? No. No to tak zryte, że naprawdę. To przecież samochodem tu się można zakopać, jak tutaj? Bo tam przecież coś mieszka, to tam jeżdżą jakoś chyba, że naokoło teraz. Ale zniszczyli. Ale po tej jest rezerwat w stronie, nie? Tu chyba tak. No. Pokaż się, jak wyglądasz. Pokaż, siad. Ale siad. Prysznic, kąpiel po prostu do wanny, ale najlepiej do pralki z proszkiem cię włożyć, tylko się nadajesz, wiesz? No, tylko się nadajesz do pralki. Już mamy, słuchajcie, wieczór. 20, a ja przyszłam się z wami pożegnać. Dzień jakoś minął. Laura już teraz trochę lepiej, bo dostała lek przeciwbólowy, tak? Pospała sobie też pół dnia, pospała z apetytem słabo. Ale rano jak pojechałam do tej apteki i dała mi olejek kamforowy do ucha i założyła mi opaskę na głowę i to ucho jej się, słuchajcie, wygrzało, to powiem wam, że... Laura, boli cię ucho jeszcze? Trochę, ale mniej. No, powiem wam, że mniej, bo ten fonik to mam też taki do ucha, to jej dawałam nad ranem, to jest taki ból, infekcja, podrażnienia, to w ogóle to nic, nie bardzo. Ja pamiętam za dziecka, jak mnie uszy bolało, to zawsze mi babcia dawała olej kamforowy i watę jeszcze do ucha wkładała i opaskę i to mi się wygrzewało i tu jeszcze smarowała mi. Ale Laura sobie waty nie dała włożyć, więc opaska sama i powiem, że to naprawdę pomogło. I tak samo w aptece pani też mi powiedziała, że tylko ten dawać ibuprom, bo ibuprom ma ten ibuprofen w sobie, ibuprofen, a APAP to ma paracetamol. No i właśnie paracetamol nie bardzo też działa, to właśnie wyczytałam sobie, dlatego pojechałam specjalnie po ten ibuprofen. I tylko to i ten olej kamforowy i powinno mówi przejść. Też mi tak samo doradziła w aptece, więc tak zrobiłam. Starą taką metodą babciną, tak jak za ja byłam leczona. No i zobaczymy jak to będzie jutro. Nie wiem, czy do tej babci pojedziemy. Też dzwoniłam do niej, żeby no, była przygotowana na to, że no nie wiem, bo jak Laura, zobaczymy jak Laura będzie się czuła wieczorem, znaczy wieczorem w nocy i jutro rano zadzwonię i wtedy się umówimy. I jeszcze w aptece kupiłam witaminę C, tak dla siebie i tak właśnie dla Amelki. A Laurze wzięłam taką witaminę C,
w kropelkach, no bo Laura w tabletkach to nie weźmie. O, bo przecież jak kupowałam tamte witaminy, tam też jest jakiś jest witamina C, jest witamina C w tym, co kupiłam i ostatnio w tych witaminach, ale taką, nic jej się nie stanie, jak dostanie trochę więcej tej witaminy C, też takiej trochę samej witaminy C, raz to, raz dziennie, raz to i tak wiecie. Trzeba się trochę szprycować. Co do tego drzewa, to Paweł jest taki mieszany, ma uczucia, czy te drzewo będzie brał, bo tam jest bardzo dużo takiego chrustu. Może by było takie grube kawałki powybierać, powycinać, bo tam by trzeba było, wiecie, jechać z pilarką i powycinać te grube tylko patyki i to pozabierać, w sensie kupić, bo to trzeba sobie podłożyć, poukładać na kubkę, potem leśniczy przychodzi, metr liczy i no i trzeba zapłacić, wiadomo. Ale jest tak dużo takiego tak zwanego chrustu, tych takich samych badyli, takich samych patyków. No a te patyki to się tylko na ognisko nadają tak naprawdę, bo no kto by, no wiecie, no ani to do pieca, ani do kominka, no, tylko na ognisko. No nawet do pieca takie te gałęzie, bo to same takie cienkie gałęzie były, no to się nie nadaje przecież, to ile to by trzeba było się narobić, żeby to spalić, a to by było moment tylko na rozpałkę dobre. No, ale na to się chyba Paweł nie pisze, bo tak jak obserwował i poszedł właśnie na popatrzeć, to mówi, że dużo by, no za dużo roboty, a on i tak wiecie, ma dużo roboty tutaj w domu i wokoło i do pracy jeszcze chodzi i to nie wie, czy to jest sens. Zależy jeszcze, ile by leśniczy nam powiedział no za ten metr tego drzewa, ile to by kosztowało. Bo jak powie cenę z kosmosu, no to niech, to nie. A jak powie śmieszne pieniądze, to może warto by było nawet wziąć kogoś, kto by zrobił jakiegoś, wiecie, jakąś osobę, pracownika jakiegoś, żeby pojechał i to zrobił po prostu i mu zapłacić, bo może by się lepiej to opłacało. Nie wiem, to już tam sobie niech myśli. No, a te duże takie, widzieliście, te takie duże kawałki tego metra, to albo to już jest zaklepane, albo to będzie na tartak może szło, będą sprzedawać. Nie wiem, nie mam pojęcia. O, i to taka, słuchajcie, historia. Ale dziwne, że tam tyle terenu wycięli, bo kiedyś było tak, że zawsze tam Pawła mama tak brała takie drzewo, że do leśniczego się szło, leśniczy wszedł do lasu, do tych zagajników, pokazywał, z którego kawałka można sobie robić wycinkę i człowiek sam sobie szedł, sam sobie tam jechał i robił wycinkę, ale drzew stojących, wiecie. Było zaznaczone to drzewo, no i każdy wycinał i tam ile się płaciło za taką wycinkę. To grosze się płaciło, no bo samemu trzeba było to zrobić. Ale nie było czegoś takiego, tak jak jest tutaj teraz, że są drzewa powycinane i to trzeba już takie, wiecie, resztki tak zwane sobie powybierać, tak jakby uprzątanie. To bardziej pewnie chodzi o to, żeby to ktoś to posprzątał w cholerę i to zabrał, niż tam chodzi, wiecie, o sprzedaż. No ale to no, zawsze tam sobie leśniczy też zarobi, nie wiem. Nie mam pojęcia, zobaczymy. W poniedziałek będą dzwonić, będą się pytać, co i jak i wtedy będziemy myśleć. No a tak naprawdę to my tak drzewa też nie potrzebujemy, bo my mamy bardzo dużo drzewa, bardzo dużo swojego drzewa, ale no Paweł tutaj się zabezpiecza już na nie wiadomo na jakie tu, na co i on woli mieć niż nie mieć, mimo to, że mamy bardzo dużo drzewa dobrze zabezpieczonego, bo pod dachem, znaczy pod zadaszeniem, że deszcz na to nie pada ani śnieg i to może ładnych parę lat sobie leżeć. Ale no, od przybytku, jak on to mówi, głowa nie boli. I zobaczymy, co wymyśli. Dobra, dzisiaj się z Wami już żegnam, bo już dzisiaj nic tutaj nie wymyślimy. Dziękujemy Wam za oglądanie, dziękujemy za komentarze, dziękuję za komentarze co do szklarni, co mi tutaj pisaliście. Dostałam też parę tam firmę, żebym sobie obejrzała, zapoznała się z firmą pewnej szklarni, to sobie poczytam przy okazji. A na dzisiaj Wam dziękujemy i żegnamy się z Wami. Do zobaczenia, do następnego vloga. Jutro nagrywamy, czy jutro robimy sobie wolne? Bo to jest niedziela. No? Co? Wolne. Wolne jutro robimy sobie. To nie wiem, czy nasi widzowie będą zadowoleni, jak my sobie wolne jutro zrobimy, to nie będą mieli filmu na poniedziałek. I co to będzie? I z kim będą kawę pić, jak nas nie będzie? Będą pili kawę. Sami.
Sami, albo z jakiejś kogoś innego vloga obejrzy. Psami, z o, psami. z psami, jak macie pieska, to sobie z pieskiem kawkę wypijecie, albo z kotkiem. Zobaczymy, albo z króliczkiem. Jak będzie nudno, to nie będziemy wam smęcić i będziemy nagrywać. A jak coś, może coś nagramy do kawki. Zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa! Pa.